Od dzisiaj w Galerii Andrzeja Strumiły dostępna jest wystawa malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza. Odwiedziliśmy galerię na kilka godzin przed wernisażem. Trwały tam ostatnie szlify ekspozycji, a wśród prezentowanych dzieł spotkaliśmy ich autora. Sensy, byty, mary to tytuł wystawy dzieł nietypowych. Dlaczego? Co pociąga pan w malarstwie? Co pociąga mnie w malarstwie? Ja nie miałem takiego pytania, w związku z tym może paść świeża odpowiedź i tylko w części kontrolowana. Pociąga mnie oprócz fantazji, pociąga mnie możliwość zweryfikowania rzeczy niezweryfikowanych, a więc takich, których zaczątek, których szkic istnieje w rzeczywistości, natomiast poprzez obraz, poprzez kolor, poprzez kompozycję nadaje temu realistyczny kształt. A ta rzecz nie istnieje w rzeczywistości. Oczywiście nie jest to nic nadzwyczaj awangardowego, bo cały XX wiek, prawie cały XX wiek to jest abstrakcja, więc tam rzeczywiście z tą rzeczywistością. W moim wypadku to się miesza. Co to znaczy, że miesza się? Zrobiłem kilkanaście cykli w ciągu 19 lat i one są figuralne lub są abstrakcyjno-figuralne i to, co Państwo, dziękuję zresztą za Państwa obecność, bo mamy możliwość pokazać, to są fragmenty cykli, które akurat w tym wypadku są cyklami wychodzącymi z realizmu, który ma taki jakby podtytuł realizm, eteryczny realizm. Nie ma takiego pojęcia zweryfikowanego powszechnie, natomiast w filozofii Leibnica istnieje coś takiego jak eteryczny realizm. No więc, ale to nie jest moja autorska formuła, to zostało mi podpowiedziane przez żonę wielkiego suwalskiego poety, pana Leszka Aleksandra Moczulskiego, panią krytyk i muzealniczkę, panią żonę Krystynę Moczulską, więc to jest eteryczny realizm i to mnie pociąga. Muzyka i malarstwo, no to wiadomo, to są środki wyrazu. Czy w Pana przypadku one się ścierają, czy uzupełniają? No muzyka jest środkiem wyrazu, dość powiedziałbym energicznym, ekspresyjnym, czasem zupełnie nie. Podobnie w malarstwie, ale różnica zasadnicza. Muzyka to jest dźwięk i czas. A malarstwo jest głuche jak pień. Nie ma dźwięku, ale jest czas o wiele dłuższy. Czas, rytmika jest pewna, ale rytmika jest przypisana bardziej do muzyki, bo to czystość rytmu. Natomiast tu jest czas nieogarniony. Do tego wracamy, do tego zmieniamy anturaż w obrazie, szukamy detali. Inny rodzaj środka wyrazu, co jest oczywiste, ale też inny rodzaj przekazu, nawet powiedziałbym gruntownie inny, bo pewnych rzeczy się nie dostrzega za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, potem się wraca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast muzyka to jest przepływ dźwięków w czasie. Możemy do tego wracać, ale przeżywamy rodzaj napięcia emocjonalnego. Jeśli się uda zgodnie z autorem muzyki, zgodnie z koncepcją kompozytora, lub nie przeżywamy za pierwszym razem i wracamy. Ale reasumując, to dwa różne, zdecydowanie różne rodzaje wypowiedzi. Dlaczego w takim razie żel art? Co jest takiego w żelu, czego nie ma na przykład w oleju, akrylu, pastelach? Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt dumnie. No, żel artu nie było. I on powstał 17 czy 19 lat temu, dlatego że technologia się pojawiła. Technologia nie było.
w całym XX wieku nieznana była taka technologia. A jak to mówi słynny aktor Warren Beatty, amerykański, technologia nas zmienia. I czy się zgadzamy, czy nie, to w wypadku żel artu technologia nas zmienia. Mnie zmieniła w sposób radykalny. Odnalazłem, odkryłem żele. Te żele mnie fascynują. Zajmują mi znaczną część, nawet od szeregu lat więcej czasu niż muzyka. No i brnę taką ścieżką fascynującą, dlatego że nie mam się na kim oprzeć. I to jest ciekawe bardzo. Jeśli nie ma się, więc w związku z tym nie wyważam otwartych drzwi, bo wszystkie są zamknięte. Wchodzę albo przez szparę, albo je uchylam, albo czasem mocniej, ale jednak jeśli robię błędy i przewracam się, to tylko ja się mogę podnieść przy pomocy następnego ciągu i tak dalej. I w tym upatruję atrakcyjności. Co pana inspiruje? Czy te dzieła powstają pod wpływem chwili, czy wolnego czasu, czy to w panu dojrzewa i dopiero pan przelewa to ewentualnie na papier, czy płótno? To jest moje zajęcie, ale przede wszystkim to, co jest istotne, to jest kontynuacja moich studiów niedokończonych. To znaczy studie skończone bez weryfikacji, czyli bez dyplomu, ponieważ moje wykształcenie to jest architektura. Architektura to jest między innymi malarstwo, to jest między innymi rzeźba, między innymi grafika. I ja studiowałem grafikę i w jakim stopniu malarstwo, ale malarstwo akwarelowe u pani profesor Wróblewskiej z pobliskiego tutaj Wilna, pochodzącej z Akademii Wileńskiej, na Wydziale Architektury w Krakowie. A potem, jak to mówią, no z czegoś trzeba żyć, więc zająłem się muzyką. Ona mnie też bardzo wciągnęła. No ale wracam pod jakby z inicjatywy istnienia żelu wróciłem do architektury i to jest przykład, to jest moja weryfikacja studiów architektonicznych. Ona nie jest nostalgiczna, aczkolwiek może się wydawać, ponieważ ona jest zdewastowana, ale interesuje mnie właśnie architektura zdewastowana z elementami lirycznymi. Jeśli ktoś dostrzeże dewastację z elementami lirycznymi, ten rodzaj, nawet można powiedzieć, dwubiegunowości odczuć, no to... I to jest też rodzaj porozumiewania się, dialogu z widzem. Jestem nasycony dialogiem poprzez muzykę, poprzez dźwięk, poprzez słowo oprawione muzyką, poprzez muzykę filmową, muzykę teatralną. Jestem nasycony, zrobiłem tego bardzo dużo, natomiast jestem nienasycony jeszcze w dialogu poprzez plastyk. Pana malarstwo przesycone jest kolorem, to są kolory jasne, świetliste, brokaty, ewentualnie na bardzo kontrastowych tłach. Zatem skąd może pomyśleć taki poważny tytuł Sensy byty Mary? Jakie sensy, jakie byty, czyje Mary? Wszystko się odnosi do mnie. Te kontrasty wynikają z mojej skłonności. W muzyce ja postępuję podobnie. Pewnie nie jest to taka bardzo oryginalna myśl, ale w sensie realizacji, jeśli przestrzega się konsekwentnie kontrastów, to zarówno kompozycja muzyczna, jak i kompozycja plastyczna ma coś, co interesuje widza. Dając pogański przykład, ja tak przynajmniej stosuję, a więc widza, słuchacza najpierw bardzo miło przywitać, pogłaskać, przywitać się z nim, powiedzieć mu miłe słowo. Ale dobrze jest niespodziewanie młotkiem czasem w głowę, takim młotkiem emocjonalnym. I wtedy on się ożywia.
I znowu te rzeczy, które łagodnie widział, widzi teraz inaczej. A z kolei taki rodzaj napięcia, które mu się udzieliło poprzez ten młotek w tył głowy, powoduje, że czujność jest. W związku z tym obserwuje detale, słucha muzyki, każdego najdrobniejszego fragmentu. W związku z tym to co jest w żelarcie, co żel umożliwia, to właśnie ta kontrastowość od kompletnej, od czerni poprzez brokatowe złoto, poprzez brokatowe srebro, poprzez metaliki, i to mnie pociąga. I tu można to kojarzyć, tą influencję, jeśli można tak powiedzieć, z muzyką, bo w muzyce też chcę mocno, a za chwilę cudowną, liryczną frazę. I znowu. Sądzę, że to jest dialog bez szkody dla słuchacza, bez widza, ale takie... No, nie zaśnij. Spokojnie na koncercie. Dziękujemy w takim razie. Bardzo.